Cześć, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy 16 października, a to oznacza Światowy Dzień Chleba. Tak, kochani, i dzisiaj przychodzę do Was właśnie z tym filmikiem Światowy Dzień Chleba. Zapraszam! Przekonaj się do samodzielnego pieczenia chleba. Wiele osób uważa, że pieczenie chleba jest to całkowity wyczyn. Natomiast nic nie daje takiej satysfakcji jak pieczenie samodzielne, pieczenie takiego złocistego bochenka chleba we własnym piekarniku. W sklepach można kupić zakwas, wystarczy tylko pójść do sklepu, tam gdzie jest pieczony chleb, i można poprosić o kawałeczek, troszeczkę, pół kilo czy nawet mniej zakwasu. Pół kilo to chyba będzie naprawdę bardzo dużo. Więc tylko odrobinkę zakwasu jest potrzebne. Również w sklepach można kupić drożdże różnego rodzaju, są to i sypkie, są to i w kosteczkach drożdże. Do tego można oczywiście dostać maszynkę do robienia chleba, więc nic nie stoi Wam na drodze, jak tylko można samemu w domu zrobić swobodnie, pobawić się w piekarza. Dlatego postanowiłam podzielić się z Wami przepisem, jaki wykonałam wraz z moją bratową, i zostańcie ze mną. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przepis zrobienia samemu chlebusia. Nie bójcie się kuchni, bo kuchnia nie jest wcale taka zła, wystarczy tylko odrobinę chęci, a wszystko w niej można zrobić. Także zostańcie ze mną i zapraszam! Przepis, jaki przygotowałam, jest niezmiernie prosty. Każdy u siebie w domu może przygotować chlebek. Na niedzielne rodzinne śniadanie będzie w sam raz. Nie przedłużając, zaczynajmy. Na początek zaczniemy od składników. Potrzebujemy 3,5 szklanki wody. Może to być letnia woda. Najlepiej szklanka, gdyby będzie miała 250 ml. Do tego jedno opakowanie suchych drożdży. Ja używam 10 gram. Jedną łyżeczkę soli. Oraz 1 kg mąki. Pamiętajmy o tym, żeby mąkę dodawać stopniowo. Zaczynamy robić ciasta. Jeżeli nie macie miksera, oczywiście można ciasto wyrabiać w rękach. Jeżeli jest mikser, no to oczywiście praca jest wtedy automatycznie, wszystko szybciej, sprawniej to idzie. Pomału, tak jak mówiłam wcześniej, pomału dodajemy mąkę. Ja już w tym momencie wideo troszeczkę musiałam przesunąć, przewinąć, także ja już dodałam w zupełności mąkę, to cały 1 kg. Jeżeli będzie za mało mąki, no to możecie dodać jeszcze troszkę. Po dodaniu ostatniej części mąki wyrabiamy ciasto. I ostatni etap, jaki mamy tutaj w wyrabianiu ciasta, po prostu mąkę, to ciasto, które mamy wyrobione, dajemy na stolnicę i wyrabiamy delikatnie w rękach. Jeżeli się klei, można dodać troszeczkę mąki. Ciasto wyrabiając, można sobie pomóc właśnie oto taką szpatułką, a jeżeli nie macie takiej szpatułki, też się nie martwcie, możecie po prostu rękami wyrabiać, też będzie dobrze. Wyrobienie ciasta. Po wyrobieniu ciasta odstawiamy ciasto na minimum godzinę. Jeżeli nie macie czasu, no to odstawcie na 40 minut. Ciasto dzielę na dwie części, ponieważ będę chciała zrobić dwa małe, mniejsze chleby. Jeżeli nie będziecie chcieli, oczywiście możecie zrobić jeden większy. Ja natomiast chciałam, żeby były bardziej delikatne, żeby bardziej były, no nie wiem, żeby ładniej po prostu się prezentowały. Zrobiłam dwa. Oczywiście rozdzielamy te dwa ciasta, dajemy do miski, nakrywamy ją albo folią, albo możecie ściereczką, i pozostawiamy na 40 minut. Do wyrośnięcia.
Po 40 minutach bierzemy ciasto jeszcze raz na blachę i pomału, pomału jeszcze raz je wyrabiamy, ponieważ chcemy, aby ciasto nabrało więcej powietrza, żeby nasz chlebek był bardziej pulchny. Po wyrobieniu ciasta tworzymy kulkę, albo można zrobić podłużny, jaki kto chce. Posypujemy mąką i teraz jaki chcemy utworzyć kształt na chlebku, możecie nożykiem delikatnie zrobić nacięcia. Pamiętajcie o tym, aby nożyk był ostry. Po utworzeniu idealnego kształtu chlebek dajemy na blachę. Na blachę oczywiście wcześniej dałam papier do pieczenia, żeby nasz chleb się nie przypalił, nie przykleił do blachy. Drugi chlebek też już nadałam wzór odpowiedni. Też dajemy na blachę i odstawiamy do wyrośnięcia na około pół godziny. Pół godziny minęło, chlebek tak się prezentuje, pięknie wyrósł. Następny etap dajemy do piekarnika na 180 stopni na 40 minut, góra-dół, żeby się piekło. Przy pieczeniu chleba ważne jest to, aby dać małą miseczkę z wodą do piekarnika, żeby nasz chleb nie był za bardzo suchy. Tak oto, kochani, prezentuje się chlebek własnoręcznie przygotowany. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i na pewno skorzystacie z niego. Czy wiecie, że Polska jest jednym z największych konsumentów chleba w Europie? Tak, to jest prawda. Trudno się do tego przyznać, ale to jest prawda. Plasujemy na 7. miejscu. Światowy Dzień Chleba jest to okazja, najlepsza okazja do odnalezienia swojego wewnętrznego piekarza. Mam nadzieję, że filmik bardzo Wam się podobał, że będziecie wracać. Sami będziecie wracać do zrobienia takiego chlebka w domu, ponieważ to nie jest bardzo trudne. Wystarczy tylko troszeczkę, odrobinka chęci, tyci, odrobinka chęci, aby zrobić taki chlebek. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli nie mamy tego zakwasu, no to można pójść do piekarni i poprosić, czy nawet do zwykłego sklepu i poprosić o troszeczkę, odrobinkę zakwasu. A jeżeli nie macie takiej możliwości, no to co? Pozostają nam zwykłe drożdże, albo w kostce, albo w proszku. Decyzja należy do Was. Jeżeli odważycie się na zrobienie takiego chlebka, no to co? Ja zapraszam Was na Instagrama Ewa w Turcji. Tam możecie mnie znaleźć, na Instagramie możecie mnie znaleźć, tam możecie mnie oznaczyć albo prywatnie wysłać do mnie wiadomość, a ja co zrobię? Wezmę to zdjęcie i włożę na swój profil z Waszym imieniem i nazwiskiem. Oczywiście, żeby wszyscy zobaczyli, jak można zrobić tak naprawdę taki chlebek w domu. Albo jakieś różne inne potrawy, które ja wykonałam. Bardzo chętnie je udostępnię na swoim kanale.
na Instagramie i bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że nabraliście ochoty po obejrzeniu tego filmu, że nabraliście ochoty do tego, aby zrobić samemu chlebek w domu. No to co? Jeszcze nie jest późno, wszystko jest możliwe. Bierzemy się za mąkę, drożdże, wodę i sól i do roboty. No to co? Ja kończę, a Wam życzę spokojnej niedzieli i przyszłego dobrego tygodnia. Pa!